Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Za nami sesja Rady Miejskiej Wrocławia, na której został zaplanowany i już zatwierdzony, przegłosowany budżet na przyszły rok właśnie miasta Wrocław. Rozmawiamy z radnym Rady Miejskiej Wrocławia, Robertem Grzechnikiem. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Co dobrego, co złego w tym budżecie? Dobrego. Dobre to są te inwestycje, które będą dla Wrocławian, prawda, i które przede wszystkim nie będą na kredyt, bo o tym trzeba mówić, a to jest tylko 30% z tych inwestycji, bo z 940 milionów, które przeznaczamy na inwestycje w przyszłym roku, 70% będzie zapożyczone pieniądze, co oznacza, że będziemy je zawdzięczali nie obecnym władzom, tylko tym, którzy przyjdą i spłacą po nich długi. Tak być nie powinno. Jesteśmy zadłużeni już praktycznie po kokardkę. W 2026 roku przyjdzie naprawdę duży kryzys. Będzie coraz mniej pieniędzy z wieloletniej prognozy budżetowej dla Wrocławia. Wynika, że to jest ostatni tak duży budżet. Za półtora roku zaczniemy hamować, za rok już w zasadzie, bo budżet na 2024 rok to jest tylko 600 milionów i na kolejne będzie stopniowo malał. Budżet inwestycyjny oczywiście. A to będzie wynikało z tych właśnie zaciągniętych kredytów? Tak, oczywiście. To jest tego skutek. Także tego, że niektóre kredyty, które były zaciągane w ostatnich latach, ich pierwsze raty zapadalne wychodzą w 2025, 2026 i wtedy naprawdę będziemy mieli ogromne kłopoty. Może być tak, że my staniemy inwestycyjnie praktycznie, bo trzeba będzie przecież jeszcze remontować rzeczy, które są dzisiaj zbudowane, a następnych kredytów nie będzie można już zaciągać, bo po tej kadencji będziemy mieli ponad 4,5 miliarda złotych długów, kiedy zaczynaliśmy tę kadencję z 2,5 miliardami długu, czyli ta władza do końca przyszłego roku planuje zadłużyć nas od początku kadencji na dodatkowe 2 miliardy. To jest coś, czego jeszcze w Wrocławiu nie było. To jest po prostu dwa stadiony wybudowane. To jest naprawdę ogromna kwota i to trzeba będzie kiedyś spłacić. Te koszty obsługi rosną. No i my się z tym spotkamy za kilka lat, no ale myślę, że ta władza niekoniecznie się tym interesuje. Przyszły rok jest rokiem przedwyborczym. Na tym, jak widać, są skupieni. Największe pieniądze na inwestycje właśnie przypadają na przyszły rok, a później to już w zasadzie nie mają się czym martwić, no bo przecież tylko dwie kadencje można rządzić, jeżeli mówię oczywiście o prezydencie, więc no dobrze, wynika z tego wszystkiego to, że jak to w myśl zasady po nas choćby powódź, tam potop, robią wszystko, żeby tylko mieć drugą kadencję, a resztę już niekoniecznie się martwią. Dla nich starczy. Rozumiem. Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia mówi jednak, że to jest budżet bezpieczny, budżet, w którym ogląda się złotówkę z dwóch stron. No, nie wiem, jak oni oglądają te złotówki, ale powiem Państwu, jak wygląda to w ich zapisach, że w 2024 roku, czyli nie tym przedwyborczym, przyszłym, tylko kolejnym już, wydatki bieżące będą o 120 milionów złotych mniejsze niż w przyszłym roku. Czyli można by było bardziej oszczędzać, ale w roku przedwyborczym nikt nie będzie oszczędzał, bo przecież jeszcze by się ktoś obraził, nie zagłosował. Prawda? Więc no nie jest no, tak, miasto że miasto chyba jednak ogłosiło taki pakiet oszczędności, tak? No, oszczędzają na wrocławianach, to trzeba przyznać. Czasem im to wychodzi lepiej lub mniej. Na akwaparku może na przykład popływać w trochę zimniejszej wodzie, ale rady programowe, gdyby nie wyszły na jaw, no to do dzisiaj by pewnie funkcjonowały, jakoś im to nie przeszkadzało. Nie? Może nową sałatkę byśmy mieli dzięki temu, aczkolwiek no, czy one się przyczyniły do czegoś więcej? Nie, natomiast na wrocławianach oczywiście oszczędza się, w Wrocławiu nie ma świateł, prawda, zimna woda, jest fajnie. Tak Pan odbiera te oszczędności, wszystkie złe? Nie wszystkie złe. Nie też, może też nie przesadzam, aczkolwiek moim zdaniem nie szuka się tych oszczędności tam, gdzie szukać się powinno do końca. Że po prostu nie ma fuzji spółek z departamentami, tam gdzie one działają tak samo. Przecież są takie rzeczy. Jest wiele wydatków nadal niepotrzebnych. No, przykład Heliosa, ostatnio dość głośno omawiany. Uważam, ludzie coraz rzadziej chodzą do kina. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że chyba każdy chciałby mieć taki biznes, za który tak płaci mu ktoś za wynajem, płaci mu, bo jeszcze dodatkowe pieniądze są, jedne to są za wynajem tego kina dla operatora, a drugie to są jeszcze na koszty bieżące, prawda, więc a to co zarobi, to jest jego. No, czy miasto powinno takie rzeczy robić? Moim zdaniem nie. Mamy na przykład w budżecie, wczoraj sobie oglądałem taką pozycję, nie nic wielkiego, 1 000 000 złotych, prawda. No, cóż to jest w skali Wrocławia, można by powiedzieć, jak propagowanie w przedszkolach i szkołach jazdy na rowerze. No
Ja przyznam szczerze, że się nad tym zastanawiałem, no niby świetna rzecz, ale czy pana musiał ktoś namawiać do tego, jak pan był w podstawówce, żeby jeździć na rowerze? A wie pan, ja codziennie jeżdżę rowerem praktycznie. Bo mnie nikt nie musiał, prawda? No, jak byłem dzieckiem, to wsiadałem na ten rower i jechałem w przedszkolu czy w szkole. No jest to rzecz moim zdaniem absolutna. To chyba rodzice, prawda? Wydaje mi się, powinni kreować wśród swoich dzieci pewne postawy sportowe. Znaczy ja myślę, że dzieci generalnie, jeżeli się tam ich jakoś szczególnie nie zniechęca, to one z przyjemnością to robią. Nie mogą się doczekać na to, żeby wyjść na rower. Nie potrzebujemy programów do tego i wydawać na to miliona złotych. Ciekawe też, jakby to miało wyglądać. No, nie wiem, to jest prowadzone we Wrocławiu. Możemy się temu przyjrzeć kiedyś. Na pewno będę to sprawdzał. To jest jakiś tam wycinek tego, co się dzieje, prawda? Mhm. Takich rzeczy jest więcej. Naprawdę, gdyby rozłożyć wszystkie wydatki na czynniki pierwsze, to okazałoby się, że wszędzie mamy rzeczy niepotrzebne. Tego nikt nie robi. Robi się takie rzeczy na pokaz, prawda? No, zgasimy światła, tam gdzieś obniżymy temperaturę wody. Wszyscy o tym mówią, to się świetnie sprzedaje, ale to nie są prawdziwe oszczędności. A z tą temperaturą wody to jest coś chyba na rzeczy, bo się włącza kran, woda ciepła i trzeba z 10-15 sekund poczekać, aż ciepła poleci, to ja nie wiem. Wszyscy mieszkamy we Wrocławiu, no proszę sobie włączyć kran i zobaczyć, czy tak będzie. No. Więc nie tędy droga moim zdaniem, nie tędy droga. Zresztą ja od początku kadencji mówię, że za każdym razem, kiedy brakuje pieniędzy, przecież to nie jest tak, że dzisiaj są pierwsze na przykład podwyżki podatków. Za każdym razem, kiedy brakuje we Wrocławiu pieniędzy, nie szuka się oszczędności, tylko po prostu sięga się głębiej do kieszeni Wrocławia. Gdyby zaczęto szukać w 2019 roku, 2020, za każdym razem przy okazji, kiedy była dyskusja nad budżetem, czy nad później sprawozdaniem z tego budżetu, mówiłem o tym. Państwo tego nie robicie. Wszyscy się śmiali, prawda? Bo cały czas wierzyli w to, że będą zawsze dobre czasy. Nie ma tak w życiu. Jest sinusoida po prostu. Raz jest na górze, raz jest na dole, po dobrych czasach przychodzą gorsze i odwrotnie. I w tych tłustych latach trzeba odkładać pieniądze, zmniejszać zadłużenie i przygotować się na to, że będzie jakieś tąpnięcie. No teraz mamy tąpnięcie i wszyscy oczywiście są przerażeni, co się stało, prawda? To wina rządu, wojny, oczywiście, że to wszystko się na to składa, ale dobry gospodarz jest przygotowany na takie rzeczy. Natomiast no, jest jak jest we Wrocławiu, tego gospodarza brakuje już myślę od kilku dobrych lat. No i niestety płacimy wszyscy za to, bo płacimy, a przyszły rok dopiero będzie tak naprawdę trudny, bo jeszcze ten kryzys nie przyszedł z takim uderzeniem, jaki będzie za rok. No tak, te długi, tak jak pan wspomniał, będą spłacane w przyszłych kadencjach i pewnie, być może przez kogoś innego, no ale jeżeli prezydent wygra, to on będzie je spłacał. Więc tutaj chyba jest taka logika. No, tylko trzeba pamiętać, że mamy dwukadencyjność. Więc w zasadzie już nie musi się koniecznie pan prezydent martwić o kolejną kadencję. No chyba, że chciałby przedłużyć tę dynastię, która rządzi we Wrocławiu, ale marne są na to szanse. Mała jest szansa nawet na to, żeby został prezydentem drugi raz, to dopiero to, żeby przekazał władzę, więc myślę, że tutaj nikt o tym nie myśli. Dlaczego w ogóle Rada Miejska tak z taką łatwością, ja wiem, że państwo nie macie na to wpływu jako opozycja, przygłosowuje w ogóle budżet z deficytem, bo na przykład Urząd Marszałkowski teraz uchwalił budżet bez deficytu, z zyskiem. No to szapowa, naprawdę. I da się w jakiś sposób pewnie te wydatki z wpływami pospinać, jednak tutaj ten deficyt jest wyraźny. Wspomina pan tak, że gdzieś tam w kuluarowych rozmowach, że wydatki na inwestycje w przyszłych latach będą spadać właśnie z tego powodu, że dzisiaj Wrocław się zadłuża. Tak naprawdę rozmawiamy o tym dość luźno, ale konsekwencje tego będą naprawdę bardzo poważne. Ja się zastanawiam, czy może opozycja nie powinna przeforsować projektu jakiegoś, żeby zabronić Radzie Miejskiej zadłużać Wrocław dalej, no bo to jak tak dalej to będzie wyglądało, no to w 2030 roku być może niektórzy będą musieli zmienić miejsce zamieszkania, bo nie będzie na to, nie będzie na tamto, nie będzie na nic tak naprawdę zaraz. No myślę, że zadłużają, bo mogą. To jest takie dość proste odpowiedź, ale niestety... No bo dzisiaj 71% inwestycji to za mało skręt. Się o tym mówi też, moim zdaniem. Jakby to nie jest taki temat, który działa na emocje, no i ludzie nie reagują emocjonalnie, przez co nie podejmują decyzji wyborczych na podstawie tego zadłużenia, chociaż to jest ogromny problem. A to też nie są inwestycje, które będą się spłacać, bo jak ktoś buduje tramwaj na Nowy Dwór, no to okej, to jest super inwestycja i ja pochwalam, nawet sam wywodzę się z tego osiedla, mogę dodać i całe życie na to gdzieś tam czekałem, ale no to nie przyniesie zysku w postaci finansowej w najbliższych, nie wiem, 5, 10 czy 15 latach. No MPK będzie tam realizowało usługę, ale to te pieniądze nie wracają, więc no wydajemy, ja rozumiem taką inwestycję, wydaję miliard, nawet 70% tego to jest kredyt, ale z założenia, że część wróci. No tutaj chyba tak to nie działa.
No nie, no też trzeba powiedzieć, że niektóre rzeczy są przez Radę Miasta realizowane, które nie muszą przynosić jakichś wielkich zysków, nie, ale ja są to zyskiem dla Wrocławia. Oczywiście, tak to właśnie takie jest statem. Tak, właśnie tak, jest statem. Dokładnie tak, aczkolwiek no, trzeba też sprawdzić, czy to rzeczywiście będzie się opłacało, czy ludzie będą z tego korzystali. To się okaże, bo tego jeszcze nie wiemy. No tak, a te pieniądze nie wrócą, bo to nie jest inwestycja, nie wiem, w sklep, który potem będzie zarabiał, w restaurację, która będzie zarabiać, tak? No nie, i tak no dalej. To są inwestycje takie, drogowe, infrastruktura. I takie rzeczy powinny być budowane nie z deficytu, tylko no za bieżące wydatki. Natomiast rzeczy można się też zadłużać, bo są albo żeby mniejszy był ten deficyt po prostu. No, no bo 70% inwestycji na kredyt, no to ja sobie nie wyobrażam w swoim prywatnym życiu, żeby 70% moich inwestycji w dom było na kredyt. Nie wyobrażam sobie tego. No bo gdyby pan tak robił, to za parę lat by się okazało, nie miał gdzie mieszkać. Nie ma gdzie mieszkać. No tak, gdyby pan prowadził firmę w ten sposób, to za nawet nie kilka lat, ale kilka miesięcy by się okazało, że pan musi iść do pośredniaka, bo firmy już nie ma. No to co tak, czeka Wrocław w takim razie, bo ta spirala zadłużenia wydaje się, że będzie się zacieśniać, tak? No tak, tylko Wrocław jest na tyle komfortowej sytuacji, że ma ogromny majątek. To jest duże miasto. Czyli rozprzedawanie majątku, po prostu tak? Rozprzedawanie, to już się dzieje w tej chwili. Mhm. No przecież czyli co, rekordową na sprzedaż na 300 ponad milionów jest zaplanowana sprzedaż majątku na przyszły rok. To są ogromne kwoty. To jest, a jakie pozycje tam są? To są nieruchomości. Po kolei, nie powiem panu dokładnie, które to są rzeczy. Można to sprawdzić bardzo łatwo, bo to jest zapisane. I no, będzie się to działo po prostu. Czyli sprzedaż terenów. Każdy bank daje nam kredyt z łatwością, ponieważ wie, że jest z czego ściągnąć, prawda? Mniejsze gminy mają ten problem, natomiast tutaj nie ma z tym kłopotu. No wrocławianie mogą mieć kłopot, bo mogą jakąś kolejną spółkę na przykład później władze chcieć sprzedać, tak się może stać. To jest czarny scenariusz, ale trzeba sobie z tego zdawać sprawę. I gdybyśmy na przykład zaciągali kredyty, bo ja też nie jestem przeciwnikiem w ogóle kredytowania, gdybyśmy zaciągnęli kredyty i odkupili sieć elektrociepłowniczą i nawet na 20 lat byłby ten kredyt, to uważam, że to by była dobra inwestycja, że można by było zostawić Wrocław troszeczkę bardziej zadłużony, bo to by się nam zwracało. Po prostu zyski z tego, co dzisiaj zarabia sobie prywatna firma, moglibyśmy wkładać w rozbudowę sieci. Działałoby to z naprawdę z dobrym skutkiem dla mieszkańców. Natomiast to, co dzisiaj się dzieje, to jest w większości po to, żeby utrzymać władzę. Oczywiście też są potrzebne, też nie można powiedzieć, że nie. Pewnie. Natomiast nie na kredyt. Bo na kredyt to takich rzeczy nie powinniśmy realizować, bo to jest tylko po to, żeby wyborcy po prostu byli zadowoleni, no i dali się przekonać, że warto zagłosować na tę władzę, bo przecież nam to wybudowało, czy tamto. Wielu ludzi nie interesuje się tak bardzo polityką czy budżetem, żeby wiedzieć, że to jest na kredyt, że to nie jest zrealizowane tak naprawdę przez tą władzę, tylko przez tych, którzy przyjdą później i będą spłacali, a w zasadzie to tak naprawdę to przez wrocławian, bo to nam się podnosi te później podatki lokalne i to my będziemy na tym tracili przez to, że ktoś sobie lekką ręką wydaje setki milionów złotych, które nie są w zasadzie jego i nie powinien tego robić. No właśnie, bo wspomniał pan o tej sieci elektrociepłowni, tak? Tak. To jest rzeczywiście coś takiego z punktu energetycznego widzenia strategiczne, a są jeszcze właśnie takie, jest taki element majątku Wrocławia, gdzie na przykład gdy usłyszymy o sprzedaży jakiegoś miejsca strategicznego, takiego właśnie jak pan wspomniał o tej elektrociepłowni, powinniśmy alarmować jako opinia publiczna? Tak. Na co na przykład pan myśli, że może zostać zrobiony zamach? Bo skoro pan twierdzi, że może być w przyszłości pewien zamach, sprzedaż naszego majątku, ja uważam, że to jest majątek mieszkańców Wrocławia, to gdzie my powinniśmy w razie czego alarmować, gdzie szukać takich punktów zapalnych? Co jest takie kluczowe? Przede wszystkim powinniśmy patrzeć na MPWiK. To jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. To jest ogromna spółka z ogromnym kapitałem, z ogromnym potencjałem też do zarabiania, gdyby ktoś, nie daj Boże, to chciał sprzedać i na to trzeba uważać. To jest nasze dobro Wrocławia, którego nie powinniśmy nigdy oddać w ręce prywatne czy jakiejś innej państwowej spółki, bo generalnie sieć elektrociepłownicza, to jest dość ciekawe, nie jest w rękach prywatnych, tylko jest w rękach fińskiej państwowej spółki. Więc moim zdaniem takie strategiczne elementy infrastruktury nigdy nie powinny trafiać w obce ręce, ani nawet w prywatne akurat, chociaż ja jestem za prywatyzacją wielu rzeczy, ale nie tego typu infrastruktury. To powinno być w rękach naszych wrocławian, czyli w rękach miasta. Chciałem zapytać, bo jak to jest z pana przynależnością obecnie partyjną, bo pytam o to co pół roku, co rok, no musimy zaktualizować informacje. To wszystko jak jest tak, jak było w naszej ostatniej rozmowie, czyli nadal jestem członkiem partii Nowa Nadzieja. No właśnie. Nowa Nadzieja już dzisiaj, aczkolwiek tylko szeregowym członkiem, nie biorę udziału w żadnych
Znaczy nie jestem w żadnym gremium, nie jestem we władzach ani lokalnych, ani ogólnopolskich. Zrezygnowałem z bycia prezesem tej partii, kiedy zostałem radnym Rady Miejskiej. Skupiam się tylko na tym, jak na razie, i chciałbym, myślę, że robić to nadal. Ja lubię tą pracę i, no i dzięki temu też, że jakby, że tak powiedzieć, troszeczkę jestem z boku tej partyjnej polityki, mogę lepiej wykonywać mój mandat radnego. Uważam, że to jest ważne, żeby radni w ogóle tę politykę taką ogólnopolską odsuwali na bok, bo jak ja słyszę często te konflikty, które są przenoszone do nas, to naprawdę niczemu nie służy, tylko psuje debatę nad ważnymi rzeczami, bo odwraca się uwagę wrocławian od ważnych rzeczy, przenosząc te konflikty i skacząc sobie do gardeł, co mi się nie podoba. Też cieszę się też bardzo, że przyznam szczerze, że nie zajmuję się tą polityką ogólnopolską, bo poziom jej w tej kadencji jest tragiczny i naprawdę nie chciałbym często zabierać głosu, bo naprawdę trudno jest nawet wybrać mniejsze zło, już nie mówiąc o tym, kto ma rację i tak dalej. To, co się dzieje, to naprawdę często woła pomstę do nieba. Czyli na rozmowę o kampanii prezydenckiej nie da się pan namówić? Nie. Jakby jest jeszcze naprawdę bardzo dużo czasu do wyborów. No, nie tak dużo, półtorej roku. Tak, już, ale tak? Co się działo przez półtora roku w polityce, co się może wydarzyć? Może się nie wydarzyć nic, prawda? Możemy za rok usiąść sobie do tej rozmowy i wszystko będzie tak samo jak dzisiaj, a może być trzęsienie ziemi ogromne. Tak naprawdę wszystko będziemy wiedzieli po wyborach parlamentarnych, co tutaj będzie się działo we Wrocławiu też. I dzisiaj wszystkie deklaracje, które są tam od ludzi, którzy chcą kandydować, to ja traktuję taką kampanię wyborczą do parlamentu czy do senatu, znaczy czy do Sejmu czy do senatu, bardziej niż pewność tego, że jakiś kandydat chce startować. Tak to odbieram. Oczywiście mogę nie mieć racji, ktoś zadeklaruje i będzie to robił, prawda, ale na tak długi czas myślę, że tutaj, ponieważ te wybory są pierwsze, to raczej gra pierwsze skrzypce i jest główną motywacją. Dlatego ja nie chcę się wypowiadać na ten temat, żeby mi później ktoś nie powiedział, że skłamałem. Jak będę coś wiedział, to z przyjemnością odpowiem. Poczuł się pan trochę nieswojo, kiedy okazało się, że należy pan do partii, która nazywa się tak jak jeden z klubów w Radzie Miasta? Tak, to jest w ogóle... Znaczy nie poczułem się nieswojo, troszeczkę się uśmiałem. Ja nie wiedziałem o tej decyzji, bo nie jestem w tych władzach ogólnopolskich, więc było to dla mnie zaskoczeniem. No, takim dość zabawnym, bo jest ten klub, który jest opozycyjny do prezydenta już w tej chwili, ale zaczynał z nim jednak razem. No dla nich to chyba nie jest zabawne, mam wrażenie. I wprowadził to, no dla mnie jest. No, oni mają rzeczywiście problem, bo moim zdaniem będą musieli zmienić nazwę prędzej czy później, bo jednak ta partia jest większa niż ich organizacja i do tego zostaną zmuszeni. Nie miałem na to wpływu, no więc nic nie... No Sławomir Mencen podjął tą decyzję, nie mogę, tak? Dokładnie, nic nie mogę z tym zrobić. No cóż, to jest dość zabawna sytuacja też dlatego, że ja jestem członkiem partii Nowa Nadzieja, członkiem klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej to był klub opozycyjny do tych ludzi, którzy są w Nowej Nadziei, więc jest to tak dość duży galimatias, że tak. Trudno jest wytłumaczyć komuś, kto jest poza radą, jak to wszystko funkcjonuje. Zresztą ja jestem jedynym radnym Nowej Nadziei w całej Polsce, w dużym mieście, tak swoją drogą. I akurat się trafiło, że tylko, że w tym mieście jest stowarzyszenie, które tak się nazywa. No, to jest dość zabawny zbieg okoliczności. Nie dla Nowej Nadziei z Wrocławia, ale dla mnie jak najbardziej, bo tak to się potoczyło, że gdyby mi ktoś powiedział rok temu czy dwa, to nawet i miesiąc temu, to bym w to nie uwierzył. No rzeczywiście, to chyba jakiś zbieg okoliczności albo gwiazdy jakoś się ułożyły w odpowiednim układzie, że tak to się wszystko... No jest to dość taka zabawna anegdota, być może kiedyś będę opowiadał wnukom o tym, jak to wyglądało, a na pewno nie będzie łatwo tego wytłumaczyć. No, to się domyślam, a myślę, że jeszcze trudniejsze będzie to dla osób, które dopiero zaczynają się interesować polityką, bo oni to dopiero jak mają zrozumieć, kto tu jest z Nowej Nadziei, to w ogóle chyba już. Tak. No, znaczy najlepiej, żeby po prostu oceniali ludzi po tym, jak pracują. Po nazwisku. Tak, po nazwisku i po pracy. Myślę, że to jest najlepsza forma wyboru w ogóle w wyborach do parlamentu, czy do samorządu, czy do europarlamentu. Najlepiej, gdyby ludzie się skupiali tylko na nazwiskach, wyglądałoby to dużo lepiej. Gdyby nie było tak, że wybieram jedynkę z listy, prawda, bo lubię na przykład prezesa partii jakiejś.
No i dlatego tam będę głosował na każdą jedynkę. Nie, trzeba po prostu sobie poczytać, posłuchać. Wiem, że to zabiera czas, ale jeżeli popatrzymy, że ci ludzie będą decydowali o naszym życiu przez następne 4 lata, to warto jednak poświęcić godzinę, dwie czy trzy i zapoznać się z kandydatami. Być może dzięki temu, gdyby tak wszyscy robili, to jestem pewien, że ta demokracja nasza wyglądałaby dużo lepiej. Poziom debaty byłby dużo wyższy, merytoryczny, a nie tylko przerzucanie się mięsem po to, żeby może niekoniecznie zachęcić ludzi do głosowania na siebie, ale żeby nie zagłosowali na tych przeciwników. Bo to tak często wygląda. Takie jest stanowisko naszego dzisiejszego gościa, którym był Robert Grzechnik, radny Rady Miejskiej Wrocławia. Nowa nadzieja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie za naszą dzisiejszą rozmowę. Poprowadził ją dla Państwa Dariusz Nowakowski. Bądźcie z nami. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.